Hala, ten mecz zarówno dla BKS-u, jak i dla Was to było bardzo ważne spotkanie, żeby z tego dołu tabeli uciec. Udało Wam się wygrać i chyba jesteście z tego faktu bardzo zadowolone. No tak, my jesteśmy bardzo zadowoleni, bo teraz jesteśmy na 13. miejscu przez ten walkover. Nie, no, my mamy jeszcze nadzieję, że nam te 3 punkty oddają, nie, ale super. Dla nas to było naprawdę strasznie ważne. Wróciłaś tutaj na halę do Bielska-Białej. W hali, gdzie tak naprawdę świętowałaś największe sukcesy właśnie z BKS-em. Co powiesz o tej hali i o tym miejscu? No nie, my się tutaj zawsze dobrze grało, nie? Zdecydowanie lepiej niż byśmy mieli pod Dębowcem grać. Fajnie, nie? Chyba dobrze nam się grało, nie? Jak wygraliśmy 3-0, także myślę, że jesteśmy zadowolone. Spodziewałaś się takiego rozstrzygnięcia, że mecz się zakończy w 3 setach? Miałam taką nadzieję, ale spodziewałam się ciężkiego meczu, nie? Bo dziewczyny też chcieli wygrać, nie? Bo też właśnie mieli takie same warunki, nie? I byli też są na końcu tabeli, także... Ale nie było tak łatwo wcale, nie? Jak może wyglądało, ale naprawdę to się rozstrzygnęło w końcówkach i dobry mecz, myślę. Asia, bardzo ważne to spotkanie dzisiaj z Dąbrową Górniczą. Niestety to Dąbrowianki zdobywają 3 punkty i uciekają nam w tabeli. No na pewno tak, nasza sytuacja w tabeli nie wygląda za ciekawie. No ale myślę, że jeszcze dużo meczy przed nami i jeszcze możemy się odbić i może teraz ten takich powiedzmy, mam nadzieję, że to będzie chwilowy dołek i będziemy się pieły ku górze, bo na razie to jest taki miszmasz tabeli, że równie dobrze za chwilę z 11 możemy być na 6, więc no mam nadzieję, że tak będzie. No, liczyłyśmy może dzisiaj trochę na to, że Dąbrowianki będą zmęczone tymi pucharami, tu szukałyśmy swojej szansy. No ale dalej nie możemy się wyzbyć tych prostych błędów, nie kończyłyśmy kontr i to nas troszeczkę tak, to szkoda tego drugiego seta, wydaje mi się, że tak jakbyśmy przestraszyły się, że możemy wygrać i nie poszłyśmy tak za ciosem z takim zębem. No także no szkoda, bo tak jak mówię, no sytuacja w tabeli nasza nie wygląda za ciekawie, no ale... Nie możemy się poddawać. No jeszcze liga jest, jeszcze jest wiele meczy, liga jest długa, także no mam nadzieję, że będziemy się teraz z każdym meczem pieły ku górze, choć w następnej kolejce wcale nie mamy łatwego przeciwnika, bo lidera. No ale musimy gdzieś szukać tych punktów, gdzieś szukać swojej szansy, także no pojedziemy tam walczyć. Ten mecz z wieloma podtekstami, bo zarówno siatkarki jednej, jak i drugiej drużyny w przeszłości grały właśnie w przeciwnych ekipach i skrzyło trochę pod siatką dzisiaj. No trochę tak, ale to zawsze tak jest, jak się gra przeciwko swojej byłemu klubowi, to chce się jak najlepiej zaprezentować. Czasami to wychodzi super, a czasami jest zupełnie na odwrót. Ale myślę, że mimo wszystko tutaj kluby są zaprzyjaźnione i zawsze te mecze bardziej są w takiej przyjaznej atmosferze. Także no i skrzyło, bo tak musi być. To jest sport i to jest walka, także fajnie, że tak jest.